Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu. No rzeczywiście, było to spotkanie wirtualne, tak jak powiedziałeś, Janusza Wojciechowskiego, czyli unijnego komisarza do spraw rolnictwa z europosłami z komisji właśnie także rolnictwa. Rozmawiano na temat bardzo trudnej sytuacji tego sektora w związku z epidemią koronawirusa i o tym, w jaki sposób teraz Komisja Europejska miałaby wesprzeć rolnictwo europejskie. O tym, że jest to konieczne, wręcz niezbędne, mówili już przedstawiciele branży rolniczej kilka tygodni temu. Apelowali wówczas o wsparcie do Komisji Europejskiej. A dlaczego to wsparcie jest potrzebne? Także dlatego, że przecież teraz utrudniony jest transport, zatem ciężko na przykład dostarczać produkty spożywcze. Na temat suszy nie rozmawiano, bo raczej chodziło o to, jak zmagać się ze skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa. I tutaj Janusz Wojciechowski mówił o tym, że Komisja Europejska jak na razie przede wszystkim chce pomóc tym sektorom rolniczym, które najbardziej ucierpiały wskutek tej pandemii. Zatem pomoc mają otrzymać m.in. producenci mleka i mięsa, ale także wina i oliwek, bo to są te branże rolnicze, które najbardziej finansowo cierpią wskutek rozpowszechniania się pandemii. A na czym konkretnie będzie polegać ta pomoc? Na przykład na tym, że będą poluzowane reguły przyznawania pomocy. Do tej pory rolnictwo podległo ścisłym regułom wyznaczonym przez Komisję Europejską. Dopłaty miały być według kryteriów sztywnych udzielane. Teraz państwa poszczególne członkowskie będą mogły poluzować te reguły po to, by rolnicy szybciej mogli dostać dopłaty bezpośrednie. Będą także ułatwienia, jeżeli chodzi o transport produktów spożywczych. Rolnicy będą mogli także dłużej przechowywać pewne produkty. Wszystko po to, by europejskie rolnictwo nie padło ofiarą pandemii koronawirusa. I jest jeszcze jedna ważna kwestia związana z tym, bo przecież rolnictwo jest częścią Zielonego Ładu, tak zwanego, czyli nowej ideologii unijnej. W ramach Zielonego Ładu miała być realizowana strategia od pola do stołu, która miała wspierać ekologiczne rolnictwo. Teraz wiadomo, że ta strategia będzie nieco osłabiona, podobnie jak prawdopodobnie cały także Zielony Ład, a to dlatego, że w sytuacji, kiedy pandemia koronawirusa i jej ekonomiczne skutki zagrażają gospodarce europejskiej i rolnictwu, trzeba będzie zrobić wszystko, by przede wszystkim wesprzeć gospodarkę, a niekoniecznie trzymać się pryncypiów ideologicznych, czyli ścisłego bardzo podejścia do spraw ekologicznych. Janusz Wojciechowski dzisiaj uspokajał rolników za pomocą tej wymiany zdań z europosłami, że będą otrzymywać wsparcie. Komisja Europejska będzie też poszerzać się i przygotowywać nowe plany pomocowe po to wszystko, by właśnie wiele małych firm rolniczych, małych farm nie splajtowało z powodu epidemii koronawirusa. Jakie to będzie wsparcie dokładnie w ciągu następnych tygodni, to będzie dopiero ustalane w Komisji Europejskiej. Wówczas pewnie Janusz Wojciechowski jeszcze raz opowie o tym europosłom, może także nam w rozmowie.